Witaj Tomku. Spotykamy się na Marszu Niepodległości 11.11.2003 rok. Po raz kolejny. Solidarni zbierają się z całej Polski. Ty reprezentujesz oddział Solidarnych z Zielonej Góry. To już chyba największa odległość, jaką trzeba było dzisiaj pokonać, żeby tutaj z nami być. I jesteś po raz chyba 10 z tego, co ja pamiętam. Tak mi się zdaje. Powiedz, dlaczego co roku jednak Zielona Góra czuje, że musi być z Warszawą, tutaj na rondzie, a potem iść przez całą trasę na Błonia Narodowego? No dla mnie to już jest tradycja obchodów tego narodowego święta. To jest takie moje poświęcenie, że udaje się te 500 kilometrów do Warszawy i w ten sposób manifestuję no, to, że jestem Polakiem. Myślę, że też nadeszły takie czasy, że trzeba szczególnie dzisiaj właśnie bronić tych polskich naszych wartości chrześcijańskich, katolickich i że... Jest to taka forma pokazania tego, że jestem gotowy do tego, żeby do poświęceń za swoją ojczyznę. Myślę, że to dlatego sercem po prawej stronie, sercem z Polską będąc, uważam, że 11 listopada no to miejsce rondo Dmowskiego to jest miejsce. A teraz podchodzimy do Wojtka, który reprezentuje oddział Solidarnych z Lublina. I także już chyba 10 czy 8 raz pod rząd przyjeżdżasz z Lublina tutaj, żeby być z nami. Powiedz, czym dla ciebie jest dzisiejszy dzień i dlaczego tak ważne jest, żeby być razem? To przede wszystkim no, wielka radość, że mam możliwość bycia tu w Warszawie i spotkania tylu ludzi, którzy no, chyba podobnie jak ja myślą. Wielu jest młodych, wielu jest z mojego pokolenia, czyli ludzi, którzy zaczynali swoją aktywność u progu rodzącej się Solidarności. Tutaj jest wielu z różnych środowisk, z różnych lat walki o tą niepodległość, która dzisiaj tak mocno jest zagrożona. A jakie zagrożenia widzisz najpoważniejsze, które nas tutaj wszystkich też dzisiaj zmobilizowały? No z tych bieżących rzeczy to te projekty, które rodzą się w głowach tych ludzi, którzy rządzą dzisiaj Unią Europejską. To są zagrożenia ideologiczne, gdzie już młodych Polaków w szkołach podstawowych, w szkołach średnich próbuje się indoktrynować, rozpoczynając od jakichś bzdurnych kolorowych piątków czy coś takiego. To jest właśnie ta publicystyka jakichś wysokich obcasów, czy tam innych indoktrynujących młode pokolenie pism, czy tam wydawnictw. I tych zagrożeń jest dużo. No, zagrożona jest rodzina. A tu jest wiele rodzin. To widać, że to są dzieci z rodzicami i to napawa optymizmem. Dzięki serdeczne. A teraz Wrocław. Natalia z Wrocławia reprezentuje zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010. Witaj Natalio. Cieszymy się, że jesteś z nami, że jesteśmy razem dzisiaj. Powiedz, co czujesz prosto po wyjściu z pociągu, tak? Połowa pociągu to była grupa, która się udała bezpośrednio tutaj na marsz, więc byłaś wśród swoich już w ciągu tych paru godzin podróży. Tak, to na pewno była miła podróż, ponieważ połowa pociągu to były osoby w bluzach Marsz Niepodległości, z flagami, z kotylionami. Także na pewno to było bardzo, bardzo sympatyczne. No, ja jestem tutaj od lat, bo po prostu sobie nie wyobrażam, żeby mnie tutaj nie było. Nawet tak z powodów rodzinnych, że tak powiem.
Brat mojego pradziadka zginął w powstaniu styczniowym pod Lokajciami, obecnie Litwa. Dziadek mój, legionista, doktor pierwszej brygady, wyruszył z Oleandrów razem z marszałkiem. Ojciec mój, obrońca twierdzy Modlin w 1939. No i po prostu to jest bardzo ważny dzień dla mnie też osobiście i rodzinnie, nawet w zakazanych czasach komuny, kiedy nikt nie wiedział, że 11 listopada to takie wielkie święto. Mój ojciec pod nosem nucił pieśni legionowe i mnie uczył, tylko mówił nie tak głośno, bo sąsiedzi usłyszą. Także było właśnie tak. I stąd moja tutaj obecność. A dodatkowy element to ten 11 listopada jest zaraz po 10 listopada. I tak sobie myślę w tym kontekście, że gdyby tak rozliczyć zamach smoleński i ukarać winnych, w jakże innej sytuacji bylibyśmy dzisiaj, właśnie 11 listopada 2023 roku, gdyby zbrodniarze smoleńscy znaleźli się tam, gdzie jest ich miejsce, a nie ubiegali się o najwyższe urzędy w państwie polskim. Bardzo to smutne dla mnie. Prezesa Ruchu Narodowego. Jest miłą okazją do zobaczenia, jak wygląda stan polskiego patriotyzmu. Ja przyznaję, jestem pierwszy raz na marszu, przez to, że no, nigdy nie było mi blisko tutaj, geograficznie. A przybył pan z? Z Dolnego Śląska, ale chciałem zobaczyć, jak to wygląda, przekonać się na własne oczy, czy dochodzi tutaj do jakichś incydentów, czy nie dochodzi. Po prostu spróbować zjednoczyć się z ludźmi, tak przynajmniej na takim bardzo ogólnym, duchowo, kulturowo, patriotycznym poziomie. No i jak te pierwsze pół godziny? Czy coś tutaj się dzieje takiego, czego się pan spodziewał i co pan czuje teraz? No jest, jakby ja przyznaję, nie jestem wielkim fanem ogromnych zgromadzeń takich publicznych, aczkolwiek no, nic tu się nie dzieje takiego, co miałoby wykraczać poza jakieś normy. No oczywiście były race, był odśpiewany Mazurek, to naprawdę fajnie wyglądało. Chętnie też zobaczę tutaj z jednego z tych wieżowców, jak to na nagraniu wyglądało, bo pewnie robiło wrażenie. Ale jakby, no nie wiem, jestem tutaj od pół godziny i w sumie nic takiego niepokojącego nie zauważyłem. Ale jeśli ktoś nie lubi tłumów, no to może być tu niewygodnie. Proszę pana, a czym w ogóle dla pana jest 11 listopada? Znaczy no wiadomo, jest to data symboliczna dosyć, aczkolwiek no, ta niepodległość tak tylko formalnie była odzyskana 11 listopada, bo tak naprawdę walczyliśmy o nią jeszcze przez kolejne 3 lata z Rosją Sowiecką, więc no tak też podchodzę do tego tak trochę sceptycznie. Czy jest lepsza data do świętowania? Ciężko mi powiedzieć, no aż tak się na historii nie znam, żeby teraz z pamięci przywołać, może 3 maja, nie wiem, ale dobrze, że jest taka data, no, fajnie też, że pogoda dopisuje, więc też ludzie no, nie znaleźli jakiejś wymówki, by nie przyjść. No ale po prostu jest to też taki czas zadumy, myślę, że warto chociażby, nie wiem, pójść na, jak ktoś nie lubi takich rzeczy, można pójść na koncert chopinowski, można posłuchać różnych zespołów, pięknych wykonań, Mazowsze i tak dalej, mamy mnóstwo kultury, można swój patriotyzm jakby w różne sposoby manifestować, nie trzeba tego robić przez racę, nie trzeba tego robić, nie wiem, no na ulicy, można to robić też sobie w domowym zaciszu. Tylko ważne, żeby pamiętać o tym, no, komu zawdzięczamy bycie tutaj, komu zawdzięczamy no, to, że możemy jednak jeszcze w miarę wolnym kraju no, trwać i rozwijać się i pamiętać o naszym państwie. Prawda? A
Zainteresowało mnie to, co pan powiedział przed chwilą, czyli w jeszcze jakkolwiek wolnym kraju. Co pan miał na myśli, bo to jest interesujący motyw? Znaczy, no, nie da się ukryć, że od lat zawsze mocarstwa, które nas otaczały, no, starały się w jakiś sposób nasz kraj ubezwłasnowolnić. To jest logiczne, że większy zawsze pożera mniejszego. Podejrzewam, że jakbyśmy byli na miejscu Niemiec czy Rosji, to byśmy pewnie się podobnie zachowywali, no bo to no tak, taka niestety jest gra, że tak powiem, która się całą cywilizację toczy. No, że albo jest się podmiotem, albo jest się przedmiotem jakichś różnych roszad politycznych. No i obawiam się, że jeśli nie przepilnujemy naszych interesów, no to możemy jednak stracić trochę suwerenności i nie mam tu na myśli stricte Unii Europejskiej, czy nie wiem, Waszyngtonu i tak dalej, no to są ogólnie różne siły, które po prostu mogą nam tę suwerenność skrawek po skrawku zabierać, więc warto też przypominać o tym, żeby, nie wiem, chociażby taki, nie wiem, zmagać patriotyzm taki handlowy, kupować polskie produkty, wspierać polskie firmy, prawda, które się ekspansują, powiedzmy, za granicę, być świadomym tego, które prawa są nam narzucane, które nie i tak dalej, więc to jest taka rzecz, które na co dzień nas dotykają, ale nie widać ich, bo one tak są nam skrawek po skrawku gdzieś tam troszeczkę odbierane. Nie?